po ciężkim sparingu z Przemysławem Garczarczykiem, jak Państwo widzą, spocony cały i zmęczony. Andrzeju, teraz już w 100% poważnie. Laikom często się wydaje, patrząc na walki, że a zrobiłbym to, zrobiłbym tamto. Dla przykładu, ja próbuję wyprowadzić cios w lewy. Powiedz mi, czy ty widzisz minutę wcześniej, że ja go zadam, czy 15 sekund wcześniej? Jak to wygląda z punktu widzenia profesjonalisty? Ja już widzę mniej więcej, kiedy kiedy cios chcesz wyprowadzić, kiedy ta ręka chce uderzyć, bo cofasz tą ręką, czy robisz jakiś taki ruch, którym ja wiem, że już zadasz jakiś cios, czy pójdziesz do przodu na nogę, czy do tyłu. Także tyle lat treningu, tyle lat boksowania. Mam się wtedy wyczucie dystansu, wie się, kiedy po, na przykład zrobiłem ci zwód, ty opuszczałeś ręce na dół, mogę mu dojść na górę. Także tak jak mówisz, laikom wydaje się, że po prostu wejdą do ringu, czy oglądając walkę zrobiliby to, czy tamto. Tak nie jest. Sam wiem ze swojego przykładu, że nieraz nawet i w ringu nie idzie nic zrobić, a kiedy się siedzi i patrzy na inną walkę, nawet sam nieraz myślę, a zrobiłbym to i to, ale zawsze myślę, że to nie jest takie proste, bo biorę po prostu swój przykład na to. Także no wielu ludziom się wydaje, że jest inaczej, że mogą komentować na różnych portalach walki, czy mówić, że zrobiłby to, czy tamto, a tak niestety nie jest. I najlepszym dla nich rozwiązaniem tego problemu byłoby wyjść do ringu z kimś, ale to, naprawdę to wiesz, to boksuje. Kibicowanie, że tak powiem w cudzysłowie, na portalach internetowych nie boli. Natomiast ja muszę powiedzieć, że doskonale zdając sobie sprawę, że oszczędzałeś mnie na 99,9%, bo kilka strzałów, a właściwie dotknięć, które zrobiłeś, normalnie by się skończyły nokautem. Powiedz mi, jako amator wychodzi naprzeciwko pięściarza, co jest największym błędem tego, który jest po drugiej stronie z punktu widzenia profesjonalisty? Że co? Że myśli, że cię zaskoczy? Że myśli, że cię trafi? Gdzie jest ta największa różnica? Wychodziłem z amatorami. Czy to z amatorami, czy to w różnych miejscach. I liczyli chyba na jeden silny cios, skupiali się na ciosie, a nie na myśleniu. Chcieli po prostu raz trafić i żeby skończyła się walka. Także nigdy niech pierwsi nie atakują, bo ja zawsze nie będę pierwszy atakował, zawsze zobaczę, co się dzieje, zrobię jakiś unik i wtedy skontruję, bo tak naprawdę, kiedy stajesz oko w oko z kimś nawet na ulicy czy gdziekolwiek, nie wiesz, jakie na początku on ma umiejętności. Ale chyba po 15 sekundach widać, czy krócej? Po chwili, kiedy już łapie tą gardę, chyba widać, co się dzieje. Także i chyba po pewności, po zachowaniu. Także no, to nie jest takie łatwe, jak się mogłoby wydawać. A na zakończenie tym razem coś poważnego, bo też obiecujemy, że musi być coś poważnego. Bardzo dobra runda, 3 minuty, stosuje się oczywiście więcej, z Donovanem George'em. Kiedy szliście na ostro? Widać było zarówno jego trener, jak i ty, no wiadomo, że mniejsze rękawice, ale tutaj już była ta, czuło się tą walkę. Powiedz mi, jesteś bliżej tego okresu treningowego, masz tych więcej sparingów, czujesz to? Tak, czuję to, że te sparingi są coraz lepsze. W tamtym tygodniu miałem lekki kryzys. Sparowałem po 10, po 8 rund, ale te rundy nie wychodziły najlepiej. Był taki delikatny spadek formy. Teraz od poniedziałku już naprawdę te sparingi wychodzą bardzo dobrze. Jestem coraz świeższy, jestem w coraz lepszej formie. Także ta forma idzie do góry naprawdę czuję się mocny, czuję się szybki i no i ta forma na pewno będzie rosła i w dzień walki chciałbym, żeby był ten szczyt tej formy. 16 marca UIC Pavilion, Andrzej Fonfara kontra Byron Mitchell. Zapraszamy wszystkich Państwa. Może będziemy mieli dla wszystkich kibiców w Polsce specjalną niespodziankę, ale o tym później. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.